Siemaneczko, siemaneczko, witajcie w drugim vlogu z Pattayi. Właśnie idziemy na takie miejsce Tree Town. Znajduje się to na trzeciej ulicy, od morza. I jest to takie miejsce, gdzie jest jedno z większych skupisk jedzenia, imprez i wszystkiego, ludzi. Także idziemy tam, bo jest dość tanio, bardzo dobrze bardzo dobre po prostu jedzenie i tam się właśnie wybieramy. Pamiętajcie o czapce z Tajlandii, bo jak tylko nie pada, to jest tak gorąco, że bardzo. W sumie muszę troszeczkę sprecyzować, bo Tree Town właśnie zostawiamy tutaj z boku. O, jakiś coffee shop. A my idziemy jeszcze dosłownie 100 metrów dalej. I tu macie chyba piersi. Chicken. Chicken breast. Very nice. Beautiful. Can I try one? One? Can I try? Ale ruch nie idzie przejść na drugą stronę. Naprawdę duże zamieszanie. Bardzo dobra i świeżutka pierś z kurczaka. Naprawdę. Kosztowała złoty 30 zł. Czyli 10 batów. Naprawdę taka świeżutka, mięciutka. Świeżo usmażona. Przepyszna. Na takich właśnie foodach jest najsmaczniejsza. No, nie wiem, ale bardzo też ładnie wyglądają. Świeżutkie kurczaczki. Chicken? Yeah. How much chicken? 180. 180, ah, okej. Okay. 180, no 65, ale ona musi 80. Ja zamówiłem takie danie. Jest to kurczak w takim czarnym pieprzu. Do tego miska ryżu. I całość kosztowała 10 zł, około 80, tam 5 batów. Także naprawdę bardzo dobre, świeże. Długo trzeba było na to czekać, ale przynajmniej jest świeżutkie, dopiero co zrobione. To co dość takiego niespotykanego, co pierwszy raz w sumie widzę, to taki świeży, prosto zerwany pieprz. Nawet nie wiedziałem, że pieprz tak rośnie na takich gałązkach. Jest po prostu niesamowicie dobry. Jest mięciutki i naprawdę chrupie się go przepysznie i jeszcze wcześniej nie widziałem w żadnym daniu, żeby ktoś dawał tak świeży, super pieprz do dania jak tutaj. Dorota zamówiła sobie kurczaka z też takimi różnymi warzywkami, papryką i tak dalej. I głównie się to nazywa, że jest to jeszcze z orzechami. Czyli kurczak z orzechami, chicken cashew. No i ryżem. Wszystko znowu też 80 parę batów, czyli około 10 zł. Naprawdę porcje są bardzo duże. Jak się zje takie danie tutaj na dwoje by nam dostarczyło. Samemu to naprawdę bardzo moc, bardzo dużo tego jest. I właśnie tak jak my jemy takie mniejsze porcje, to nawet tą jedną moglibyśmy podzielić na pół i za powiedzmy te 10 zł najeść się we dwoje. Jeszcze jedna bardzo ważna tylko informacja, zanim przejdziemy dalej z vlogiem, dla osób, które są nowe na tym kanale i jeszcze nie kliknęły przycisku subskrybuj, to zapraszam do subskrypcji i do zostawienia łapki w górę, może jakiegoś komentarza w miejsce właśnie na komentarze, także zapraszam. Taka ciekawostka dla osób, które mają właśnie zamiar przyjechać do Pattayi, to w budynku The Base, gdzie znajdujemy, są dwa problemy. Są dwie fajne rzeczy w tym The Base i akurat obydwie są nieczynne. Pierwsza to basen na 31 piętrze, bardzo wysoko basen, który jest akurat odnawiany, remontowany i będzie czynny gdzieś dopiero od nowego roku. Czyli przez najbliższe jeszcze 2 miesiące ma być remontowany. Druga rzecz to takie wyjście na trzecim piętrze, na które właśnie chciałem teraz wyjść, zobaczyć, zrelaksować się, posiedzieć sobie na leżaczku z taką wodą tutaj i tak dalej, które też jest tymczasowo serwisowane i nieczynne. Także fajne udogodnienia ma ten budynek, fajne udogodnienia tutaj są jakby, ale niestety są nieczynne i tak jakby w ogóle nie było. Także no nie fajnie, bo bukując to miejsce, tutaj mieszkanie w tym The Base właśnie, w tym budynku,
no, zwracaliśmy na to uwagę, że jest basen na 30 piętrze, że są tutaj jakieś takie fajne miejsca wypoczynkowe, że można sobie przyjść posiedzieć, a po prostu po przyjeździe tutaj okazuje się, że są nieczynne, że one są ok, ale co z tego, jak są nieczynne, drzwi są zamknięte. No i niestety z niczego nie można skorzystać, także trochę wałek. W sumie teraz drzwi są otwarte, że wyjść można na basen, ale skorzystać z basenu nie można. Ostatnio nawet były drzwi zamknięte, że nawet wyjść nie można było. No ale widzicie, o, tutaj barierki odnawiają czy coś, można normalnie spaść z 31 piętra, po prostu przechodząc tylko tutaj, o, przez tą siateczkę, która jest, no tutaj jest po prostu przestrzeń, że można stąd po prostu zlecieć. Basen jest właśnie, jest piękny basen na 31 piętrze. No ale co z tego, jak wody jest po kostki, no i leżą jakieś worki z jakimiś różnymi do remontowania rzeczami. O, i tam będzie, tam właśnie jest u góry jeszcze chyba ten night lunch. No, także fajne rzeczy tutaj są, naprawdę. Polecam każdemu The Base, ale dopiero od przyszłego roku. Od przyszłego roku, a widoki tutaj z 31 piętra na Pattaya są naprawdę mega. Przepięknie to wygląda, obrócę ekran. Patrzcie na to. Piękna panorama, co? Pattaya. Pięknie to wygląda. Naprawdę, Pattaya jest bardzo fajna. Jest bardzo taka głośna, bardzo imprezowa. Bardziej dla takich osób, no chyba raczej nie rodzin z małymi dziećmi, tylko bardziej gdzieś dla jakichś tam dorosłych par czy singli. Żeby sobie tutaj poimprezować, powariować i tak dalej, to Pattaya chyba number one w Tajlandii, ponieważ jest bardzo duża, jest tutaj naprawdę mnóstwo miejsca, mnóstwo barów i wszystkiego, gdzie można naprawdę spędzić czas bardzo dobrze. Jest taki, że właśnie dostęp do wody, ta plaża tutaj wszystko jest, morze jest, ale to nie jest to, co na wyspach. Nie jest tak pięknie jak na wyspach. Nie ma tak palm dużo, nie ma takiej lazurowej, pięknej, czystej wody. Przynajmniej tutaj na tym wybrzeżu. Trzeba wsiąść do takiej łódki, no, na statek i przepłynąć na taką pobliską tutaj wysepkę. Nawet właśnie nie wiem, czy to nie jest ta, którą tutaj widać przede mną. Bo ma się na nią płynąć około pół godzinki, to nie wiem, czy tam się aż tyle płynie, chyba nie, może jeszcze kawałek gdzieś dalej, jest jeszcze druga taka, nazywa się Kolan, Lan, tak, czy bo to Ko to jest wyspa, Lan to jest chyba nazwa tej wyspy, Kolan, i tam podobno jest pięknie, tam już jest piękna woda i koszt, żeby popłynąć tam łódką właśnie na tą wysepkę bardzo blisko, to jest około tam 3-4 zł od osoby i można sobie tam na cały dzień popłynąć i później wrócić za kolejne tam powiedzmy 3-4 zł, więc kosztów ogólnie nie ma, trzeba tylko to już jest taka większa jakby wyprawa. A jak jesteśmy na wyspie, na przykład Phuket, czy Koh Samui, czy na jakichś innych, to jest taka sprawa, że po prostu mamy to dostępne pod nosem, tak? Pod domem, nie, to nie jest wyprawa, tylko wychodzimy z hotelu i wchodzimy praktycznie na plażę, tak? No i tam jakby pod tym względem dużo ładniej, lepiej jest na wyspach, a tutaj koło Bangkoku, koło Pattayi, no to jednak dostępu do lazurowych, pięknych plaż i wody nie ma. Ale za to jest, widzicie, no za to jest takie coś, jest miasto po prostu, są imprezy, na wyspach oczywiście też są imprezy, ale nie to samo, co tutaj w Pattayi. Pattaya pod tym względem to number one. Wyjdę jeszcze tutaj troszkę wyżej, na 30,5 piętro, zobaczyć jeszcze. No tutaj to jest na pewno ten night lunch. O, teraz to już jesteśmy tak wysoko, że naprawdę. Czapki z głów. O, tutaj wieje. O. Pięknie to wygląda. Tu jest Edge Hotel. Pięknie to wszystko wygląda. Można się tutaj walnąć fajnie. Sobie posiedzieć, poleżeć. Z pięknym widokiem. Jak zachodzi słońce, wszystko się świeci, jest oświetlone, to przepięknie to wygląda. A tutaj już jest zachodzące słońce pomalutku. I jak one będzie jeszcze trochę niżej, to pewnie widok stamtąd będzie przepiękny. Ale to trzeba jeszcze z godzinkę poczekać. Przy samej ulicy w mieście taki straganek, taki bazarek, a pani już biegnie. Tutaj jest coś takiego, że jak się tylko podejdzie, to od razu obsługa biegnie. Hello!
chciałem tylko w dzisiejszym vlogu powiedzieć. Pierwsze to taki, że mam kartę oczywiście do tego, żeby wjechać windą na górę, bo mieszkamy na 17 piętrze. Mieszkamy aż tam na 17 piętrze i żeby wjechać windą na górę, to trzeba użyć karty. Trzeba użyć karty i karta przypisana jest tylko do twojego piętra, czyli na przykład to też jest takie w sumie fajne, że nikt z innego piętra czy jakaś obca osoba nie wjedzie na piętro, na którym mieszkasz, gdzie oczywiście jest dużo mieszkań i dużo ludzi tam wjeżdża, no ale tylko ci, którzy mieszkają na 17 piętrze. No i tak samo jeszcze tylko tą kartą mogę podjechać właśnie na przykład na 31, gdzie jest basen, gdzie jest taka wspólne miejsce, plus trzecie piętro, gdzie właśnie jest takie miejsce do odpoczynku, które też akurat obecnie jest nieczynne, ale też jest takim miejscem wspólnym. No i tyle. I to jest takie właśnie, no fajne, czyli obce osoby się nie pałętają gdzieś koło twojego mieszkania. To. A druga sprawa, to na szczęście jest coś takiego, że ten The Base to dwa budynki. Tu jest pierwsza wieża, w której my mieszkamy i tu obok jest druga wieża. I tam też jest basen, który jest tutaj właśnie na trzecim piętrze. Jest na trzecim piętrze i jak ten nasz z naszej wieży na 31 piętrze nie działa, to karta umożliwia mi w drugim budynku wjechanie na to trzecie piętro i po prostu skorzystanie z tego basenu drugiego. No to także to też chociaż tyle dobrze, że jeśli chcemy iść na basen, to możemy iść spokojnie na trzecim piętrze i chociaż tyle skorzystać z basenu. Jesteśmy już tutaj prawie tydzień czasu w Tajlandii i w końcu zaczynamy żyć tym życiem. W końcu jetlag przestaje jakby działać, czy nie wiem jak to powiedzieć. W każdym bądź razie mieliśmy takiego jetlaga, bo jest jednak to przesunięcie 5-godzinne między Polską a Tajlandią. Jak teraz jeszcze za niedługo przestawi się tym, czy w następnym, czas polski na zimowy, w Polsce czas się przestawi na zimowy, to będzie 6 godzin różnicy, będzie 6 godzin różnicy czasowej i ten jetlag dla nowych osób, które będą tu przyjeżdżać, będzie jeszcze większy. No i powiem wam, że no 3, 4, 5 dni trwała nasza taka aklimatyzacja tutaj, bo na przykład wieczorami totalnie nie chciało nam się iść spać. O kurczę, jakie światło. No bo w Polsce była jeszcze wczesna godzina, no i jeszcze nasze mózgi pracowały na innych godzinach, ale już po tych 4-5 dniach już zaczyna nam się wieczorem chcieć iść spać, a rano wstać, bo tak to rano ciężko było się podnieść, a wieczorem ciężko było iść spać, no bo te godziny były jeszcze całkowicie rozregulowane. Jeszcze chciałem tylko to powiedzieć, że w opisie tego filmu umieszczę wam linki do hoteli, z których skorzystaliśmy, czyli hotel w Warszawie, w którym zatrzymaliśmy się. Umieszczę link, bezpośredni link do tego hotelu, jeśli byście sobie kiedyś chcieli go zabukować, bo bardzo fajny hotel. I bezpośredni link do hotelu w Bangkoku, z którego korzystaliśmy. Też spoko hotel. Ze śniadaniem mieliśmy, to kosztowało nas jakieś 170 zł, jakoś tak, noc w Bangkoku w hotelu ze śniadaniem, czyli bardzo, bardzo dobra cena. Oczywiście dałoby się gdzieś taniej znaleźć jakiś hotel, ale żeby był blisko lotniska, to naprawdę polecam ten, gdzie link znajdziecie w opisie tego filmu, także możecie sobie zajrzeć i w ogóle skorzystać z agodahotele.pl, bo wydaje mi się, że tutaj przynajmniej na Azję najniższe ceny hoteli czy jakichś apartamentów czy po prostu pokoi. agodahotele.pl. Ale jest jedno miejsce, które jest czynne w 100%, to plac zabaw dla dzieci. I tutaj boisko ogrodzone siatką do kosza. A tam kilka boisk, zaraz tam podejdę, to zobaczymy. Także są miejsca, które są aktywne i dostępne w tym czymś. The Base. No takie boisko, koszykówka. No do kosza, głównie do kosza. No można sobie coś pograć.